Jesteśmy w sądzie administracyjnym właśnie w tym pandemicznym okresie w sprawie naszego przyjaciela i inne, że tak powiem, służby jak najbardziej popełniają. Tak, to jest szereg błędów. Mam nadzieję, że dzisiaj wygłoszę jeszcze nowe, wskażę nowe błędy. Jak myślisz, sprawa będzie można wejść i nagrywać sprawę, czy raczej będzie utajniona? Ogłoszenie jest informacja, że sprawa jest jawna. Na tą chwilę, ale w każdej chwili można utajnić niestety. Sędzia może utajnić tą sprawę. Ze względu na wielką... Wiesz co, ostatnio mi utajniła ze względu na rozmiar sali, bo wszyscy nie weszli. Także no to był powód do tego, także sędziowie w tym momencie robią sobie co chcą. Miejmy nadzieję, że wyrok w tej sprawie będzie jak najbardziej adekwatny do stanu faktycznego, ponieważ jest to już Wojewódzki Sąd Administracyjny. Więc nie jest to zwykła rejonówka, czy tam powiedzmy sąd okręgowy, gdzie w apelacji rozstrzyga tylko jeden sędzia, bo to są jakieś w ogóle nieprawidłowości, które PiS prowadzi, gdzie powinno być trzech sędziów. Natomiast tutaj jest to już wysokiej rangi sąd. Jak myślisz, jak to wszystko się rozstrzygnie? Mam nadzieję, że to wszystko na twoją korzyść. Mam nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji, gdzie będę musiał odwoływać się naczelnego sądu administracyjnego, który wyda wyrok zupełnie odwrotny od pierwszej instancji. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. No to też są funkcjonariusze publiczni, też powinni podchodzić do sprawy w szerokim jakby kontekście służby obywatelom. No, a tutaj, jeżeli chodzi o postępowanie zwalniające mnie ze służby, jest szereg tak widocznych błędów i moim zdaniem decyzja wydana na podstawie błędnej, czyli nieskończonego procesu opiniowania z błędami w kodeksie postępowania administracyjnego nie może mieć prawnych skutków w postaci zwolnienia mnie z zawodowej służby. Porucznik, tak? Dobrze mówię. Porucznik rezerwy. Porucznik rezerwy Szymon Fijał, który jest niezłomnym żołnierzem w dzisiejszych i troszeczkę wcześniejszych, powiedzmy od 2 lat czasów, tak? Gdzie to sprzeciwił się wtedy właśnie temu systemowi i poszedł w tą dobrą stronę. Dzisiaj jest jego sprawa. Jak najbardziej jesteśmy tutaj wsparciem dla niego. Staramy się, żeby Szymon wrócił do Wojska Polskiego i tam myślę, że dalej będzie wprowadzać procedury prawne i procedury, które będą, że tak powiem, zgodne z tym prawem polskim. Nasz bohater narodowy, który w dniu dzisiejszym tutaj na ulicy Jasnej będzie stawał przed sądem administracyjnym. Dziękuję, przywrotnij się do sprawy, nie przeszkadzamy ci nic. Później po sprawie na pewno sobie pogadamy. Natomiast nasz Szymonek przygotuje się do sprawy. Zobaczymy, tutaj mamy Wojewódzki Sąd Administracyjny. Jest. Jest i nasza Lusia, kochana. Oczywiście Mirek, który nagrywa i trochę naszych kamratów. Później będziemy nagrywać na sali sądowej.